miejsce zazwyczaj zarezerwowane jest dla gwiazdy, tak zwana make-upownia, to tutaj się przygotowuje makijaż i włosy. Dzisiaj takich stanowisk na sesji mamy 5, dlatego że przed nami wyjątkowa sesja. Sesja, w której udział weźmie 20 aktorów i aktorek. Ja rzeczywiście pamiętam te pierwsze wydania Viva i pamiętam, myślałam sobie wtedy takie wow. Są takie sesje, zobacz, już na okładce tak nie można, Viva pokazuje, że można. Nie, wy kroicie, proszę bardzo. Ale wiesz, że ty masz zachlapany szampanem obiektyw? I starsza koleżanka mówi, pokazuj się, dopóki masz młodość, dopóki jesteś piękna. Za co kochamy Viva? Za piękne zdjęcia, wspaniałe podróże, autoryzowane wywiady, ale też emocje. Wydaje mi się, że każdy polski artysta ma frajdę z tego, że mamy takie pismo nasze tutaj w Polsce i że ono kiedy trzeba, jest i nie zawodzi. Viva Moda jest też moim jednym z ulubionych magazynów. Dla Vivy po raz pierwszy wywiadu udzielił Elton John, Celine Dion czy nieżyjący już Gianni Versace. Na planie Robert Wolański, fotograf, sprawca całego zamieszkania. To dzięki niemu ta okładka wygląda tak, jak wygląda. Dzień dobry, witam. Pracuję z Vivą od pierwszego numeru. No ja jestem wzruszony. Minęło 20 lat. Dopiero do mnie dotarło tak naprawdę w momencie, kiedy dostałem tę propozycję. Zawsze był szampan? Tak. Szampan był często, to prawda. Viva potrafi to naprawdę robić z ogromną klasą i w ramach pewnych zasad, to znaczy zrobić tylko tyle, ile, na ile jest umowa. Prawda jest taka, że dzięki Vivie poznałam najlepszych fotografów. Jedno słowo, które opisuje Vivę, jedno. Klasa. Złoto. Hurra. Wszyscy jak jeden mąż powtarzali, że Viva to klasa. I życzę sobie, żebyśmy przez kolejne 20 lat dawali Wam cały czas to samo. Żebyście widzieli świat naszymi oczami i żeby Viva Was cieszyła, bawiła, wzruszała. Ale teraz tak naprawdę z całego serca 100 lat. Także zaszczyt, że 20-letnia kobieta zaprasza na swoje urodziny. Naprawdę, to się już rzadko zdarza w moim wieku. A co pan robił 20 lat temu? Skończyłem szkołę teatralną. Nie wiedziałem, że zagram Chopina. Nie wiedziałem, że zagram papieża. Ze mną Jola Czaja, osoba wyjątkowa i szczególnie związana z Vivą. Redaktor kreatywna i stylistka. Od 17 lat z Vivą. Nikt nie wie tyle, co wie Jola. No, chyba jeszcze Krysia Putrakowska. Viva cały czas zostaje w takim przedziale pięknego albumu. Tego, czego ludzie oczekują. Oczekują od gwiazdy pewnej, pewnego wzorca, pewnej klasy.